Małopolska Joyride Festival. Małopolska Joyride Festival, lecimy z tym tematem. Bardzo dużo znajomych. To jest takie święto rowerzystów i mogę 3 dni jeździć na rowerze. W ogóle się niczym nie przejmuję, tylko jeżdżę na rowerze. W ogóle się tam wyniki i tak dalej, to ma mniejsze znaczenie. Kochamy zawodników, kochamy ten sport, mamy wspaniałe trasy, wspaniałych ludzi, którzy potrafią to organizować. Jest robić dużo wystawców. Klimat tutaj taki doskonały. I to mnie cieszy. Numer 1. Bardzo proszę, proszę. Poczekam. Idziecie na enduro? Zajebiście. Dużo błota? Dużo. Trochę ślisko? Świetnie, ślisko. Ale fajnie. Zabawa super, naprawdę. Czułem taki fan podczas jazdy i... Będą podjazdy, zjazdy. Ogólnie fajna zabawa. Pierwszy raz na elektrycznym w takim terenie. I sprawdza się bardzo dobrze. Nigdy nie ma złej pogody na rower, każda jest super. Proste nastawienia tutaj. Podobno jest taka prawidłowość, że co 2 lata tutaj pada deszcz. W zeszłym roku było spoko, więc w tym roku myślę, że też będzie spoko. Słońce jest w naszych sercach, na zawsze. Robimy wycieczkę czasową. Jak pogoda? Pada. Zobaczymy, może ktoś się znajdzie. To może jutro się znajdzie ktoś. Mam nadzieję. Trasa podobno bardzo ciężka, ale jakoś damy radę. I za chwilę się zacznie tak zwana ostra jazda. Będzie ciężko, oby tylko nie padało po drodze. Instantujemy. Brawo bijemy, brawo drodzy Państwo. Ci, którzy są w usługach skoty, również biorą prawo. Ogromny telefon, nawet 400 kadrów dzisiaj uczestników. I'm going to be judging the whip contest tonight. I can't wait to see everyone throw down. Currently having a sick airbag session with everyone. The tricks are crazy. It is really cool to be riding in Poland. I love it. Będzie hardcore, dużo jest harpaganów, ale o zobacz! Piękne do montażu takie, o zobacz, cięcie. Dawaj Czubaka! 85 cm mamy w tym momencie na tyczkach. Bardzo ładnie. Nie było. Ile poszła? 90. Skoczyłem. Czubaka też! Kurwa, jednak zmienia postać rzeczy. Przejechaliśmy eliminację w dualu, także bardzo fajnie, trochę mokro, ale super. I jest bardzo fajnie, znaczy jest błoto. Fajnie teraz się wchodzi w zakręty. A ja kurczę nie założyłem gogli, w ogóle nie umyłem roweru po enduro. Idę sprawdzić swój czas, czy to miało sens. Dobra.
ostrzegłem się od błędów, ale i tak jest idealnie, 10 sekund szybciej ponad. Pięknie. Super warun, traska, wypas. Dobrze się też czułem po wczoraj, bo wygrałem enduro, teraz wygrałem zjazd, mam jakby wczuty ten rower. Zajebiście, zajebisty tu jest klimat. Dużo ludzi, nie wiedziałem, że to jest tyle ludzi w ogóle. Dajcie jakiś hałas temu gościowi, Szymon Szamangocie! The whips were sick, there was cool knack-knacks, a lot of style. It's just amazing, it's one of the best ones in the world for me. It's just people here are as stoked as crankworks, all of that stuff, so. Największy hałas na zwycięzcy WIPA numer 822 Grzegorz Bac!